Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie jaja lęgowe, które do mnie przyszły. Mam aż 3 paczki do otworzenia. Tylko nie mam za zbytnio... Poczekajcie. Wziąłem kartonik, żeby te szanko tu przerzucić ładnie. Proszę bardzo, jak pięknie zapakowany. Poczekajcie, teraz muszę pójść po nóż, żeby tu taśmą odkleić. No i dobra, tutaj sobie odcinamy. Dobra, odcięte chyba. Tak, odcięte. No i tu wszystko widać, że jest w porządku jak najbardziej. O, super jajka. To mnie cieszy. O, tu są jajeczka od kochinów. Lecimy dalej. Tutaj też kochin. No i tutaj mamy jajka od czubatki wielbłądziej. Pierwsza paczka prezentuje się tak. 34 jajeczka. No i mam tu drugą paczkę, ale tutaj są wszystkie dane i muszę to oderwać, żeby nie było widać. Ale to super wygląda. Pani Jolu, normalnie... Gratulacje, gratulacje, super zapakowane, o, 5 lawend i 5 od rudej. Tutaj mamy kolejne kolorowo, dobra, odcinamy ładnie, no i wszystko pięknie zapakowane, cacy. Satysfakcja normalnie, jak trzeba szukać tego. Mamy też tutaj kolor. Dobra, delikatnie przycięte. No i też wszystko w porządku. Ta słoma mi tu niepotrzebna. Dobra. Tutaj też wszystko w porządku. O, tu mamy od rudych. Aj, ciężko jedno... dłonią przeszynać. Też wszystko w porządku. Zresztą patrząc, to tu nic się nie powinno zepsuć. O, tu silka gratis. Bardzo dziękuję, pani Jolu. Też wszystko w porządku. Najbardziej to się bałem przy tym dnie. I czy coś jeszcze tutaj na mnie czeka? Tak, już suche dno na mnie czeka. Czekajcie. Tu jeszcze sprawdzimy. Nigdy nie wiadomo. Dobra. Wszystko. I zaraz Wam pokażę wszystkie jajka. No i tak się prezentują wszystkie jajka od pani Joli. Ostrożnie, jaja lęgowe. Drogi kurierze, uprzejmie proszę, aby ostrożnie obchodzić się z paczką. Są w niej jajka lęgowe wylicytowane na aukcji na rzecz chorego chłopca. Dziękuję, miłego dnia. Panie Wiktorze, super przekaz dla kurierów. Popieram takie coś. No i co? Otwieramy paczuszkę. No i żeby oczywiście nie było... Karolina, nie zapomniałem o tobie, są również twoje jajka, ciebie też również mogę polecić. No i co, lecimy otwierać paczkę od Wiktora. No i żeby nie było, zobaczcie, tu jeszcze jest warstwa i tu ja nie mogę.
Coś pięknego. Czekajcie, to jakiś liścik. Życzę udanego lęgu oraz miłego dnia. Pozdrawiam, Wiktor. No i tutaj mam jeszcze adnotację dla siebie. Ja. Coś pięknego. Amrok? Co to jest Amrok? O Boże! Jak to jest pięknie zapakowane. A Loki, tu jest... Aha, rozumiem, dobra. Loki, lawenda. Aha, dobra, rozumiem już tu wszystko. Czeko Splash, wow. Coś pięknego. To pewnie coś tu Wiktor sobie kupił. Tutaj mamy kolejne. Ja nie mogę. Coś pięknego. Takiego zapakowania jeszcze nigdy nie widziałem. Super. Aha, kochinka żełek tutaj mamy, dobra. Aż się prosi, żeby takie jajka dostawać i wysyłać. Coś pięknego. Uśmiech na twarzy, uwierzcie, gwarant... Oj, zniszczyłem trochę paletkę. Rudy Golas plus niebie coś tam, nie wiem. Później sobie będę odczytywać. To już jest ostatnia chyba paleteczka. O, super. Loki Color. Rudy Golas plus niebieska. Lok. O, to na co czekałem. Super. Te jajka dla siebie będę niektóre odkładał. I co tu już wszystko jest? Tak, to wszyściutko. Czym to jeszcze? Aha, myślałem, bo że czymś jest jeszcze od spodu wyłożone. Nie, jest czymś. Jeszcze styropianem wyłożyłem. Coś pięknego. Ja wam mogę gorąco tych wszystkich polecić. Ludzi, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Do następnego. Na razie i cześć. Witam was, moi drodzy. Nagrywam po dwóch dniach. Przyszła kolejna paczuszka z kolejnymi jajeczkami. Prosto od Magdy. Dziękuję bardzo, Madziu, za paczkę. Pięknie zapakowana. I szukamy dalej tych perełek. O, tu jest kolejna. Zaraz. Będziemy. Rozpakuję to i wam pokażę dalej. I tu jest chyba już ostatnia. O, zanurzone w trocinkach. Teraz muszę to rozpakować. Rozeżnąłem. No i jajeczka. Całe. Czy mam opisane od czego tutaj? Ale malutkie. Nie mam opisane. Ajajaj. Magda zrobiła niespodziankę. Dobra, rozpakowujemy dalej. Kolejne jajeczka super zapakowane. Aż wręcz wam powiem, że mam problem z dostaniem się do tych jajek. Siedzę już tu 10 minut i rozpakowałem trochę, tu jeszcze tego nie rozpakowałem, a jeszcze dwie takie paczuszki przede mną, więc w sumie nie będę was zanudzać, na pewno tu jest wszystko dobrze, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, do następnego, na razie i cześć.